Cześć Michał. Cześć Paweł. Twoje wyjazdy do Włoch stają się już niemal tradycją. I dzisiaj ja nie chcę z tobą rozmawiać o tym, czy elektrykiem da się pojechać z Polski do Włoch, bo udowodniłeś to w zeszłym roku i opowiedziałeś o tym. Chciałbym natomiast, żebyś powiedział, co z twojej perspektywy zmieniło się przez ten rok, oczywiście w kontekście elektromobilności, czyli dostępu do stacji, szybkości ładowania, być może problemów z tym związanych. Ja zamieniam się w słup. No. Dawaj. Nie, dobrze, w słuch, a nie w słup. Mhm. To zacznijmy tak, że coś się w ogóle zmieniło. Te wakacje są bardzo specyficzne, jeśli chodzi o elektromobilność, nawet w Polsce. Trochę też pojeździłem po Polsce i spotkałem dużo kierowców, którzy wsiedli do samochodu elektrycznego po raz pierwszy, albo jeżdżą nim od lat, ale nie są skażeni religijnie elektromobilnością. Po prostu mają taki samochód z wyboru, bo stwierdzili, że będzie im wygodnie. Bo na przykład mają dużą fotowoltaikę. Ale to się będzie zdarzać. To się będzie zdarzać. Natomiast coraz więcej, wiesz, bo kiedyś było tak, że jak podjeżdżałeś pod stację ładowania, to albo to był twój znajomy, albo jakiś inny fanatyk, z którym miałeś milion wspólnych tematów i było tak przaśnie, jeśli chodzi o rozmowę. Normalny człowiek tego nie rozumiał. Dzisiaj jest tak, że normalni kierowcy jeżdżą, albo jeżdżą samochodami testowymi, albo jeżdżą autami, które kupili i wybrali te auta elektryczne nie dlatego, że są elektryczne, tylko dlatego, że uznali, że taki jest rozwój motoryzacji, w sensie może bez sensu sformułowany, ale nie zrobili tego z przyczyn, powiedziałbym, religijnych, tylko z przyczyn funkcjonalnych. Chciałbym ci zadać bardzo ważne pytanie. Tak? Ale co się zmieniło we Włoszech? Co się zmieniło? Ale poczekaj, co się zmieniło za granicą? Więc w Polsce się zmieniło tyle, że jest coraz więcej kierowców, którzy jeżdżą autami elektrycznymi, postrzegając to jako normalne samochody. Za granicą zmieniło się tyle, Austria, Włochy, że jak jedziesz, ja kompletnie nie planowałem drogi, mimo że znam już tą drogę dosyć dobrze. I zatrzymaj się na moment, bo ja doskonale pamiętam, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku. I w zeszłym roku powiedziałeś, że bez aplikacji Better Road Planner, chyba jeżeli ona tak się nazywa, nie pojechałbyś. No tak, ta aplikacja ma pewne wady, jeśli chodzi o nawigację. Teraz Shell Recharge włączył podobną funkcjonalność w swojej aplikacji. Ale a teraz powiedziałeś przed chwilą, że w ogóle nie planowałeś trasy, nie zastanawiałeś się, gdzie się będziesz ładował? Nie, dlatego, że jest tyle ładowarek szybkich na stacjach benzynowych, że w zasadzie jest duże prawdopodobieństwo, że jak zjeżdżasz na stację, to będą ładowarki. Mhm. Ładowarki, które mają moc co najmniej 150 czy więcej kilowatów. Więc jakby to kompletnie odpada. Czyli jeżdżąc po Europie, albo ewentualnie po tym odcinku, po którym ty pojechałeś, to co kiedyś zawsze mówiliśmy, ja też bardzo często powtarzałem, że wsiadając do samochodu elektrycznego zmienia się nieco styl jazdy, bo trzeba właśnie planować, to teraz chcesz powiedzieć, że już nie jest konieczne planowanie, czyli że jedziemy trochę tak, jak jeździmy samochodem spalinowym, jak kończy nam się paliwo, o, tu będzie na pewno zaraz stacja, to się zatrzymamy. Nie, zmienia się trochę, znaczy musisz zaplanować tą trasę trochę inaczej, ale zaplanować w kontekście tego, że jedziesz sobie 200-250 km, jak masz zasięgu powiedzmy realnego 400 czy 350. Tak, to trzeba dzielić na pół. Tak, żeby gdzieś tam mieć trochę zapas, wjeżdżasz sobie na stację, ładujesz się 10 minut i jedziesz sobie dalej. Po prostu. Więc tutaj kompletnie nie ma już takiego lęku o to, że gdzieś nie będzie ładowarki albo nie dojedziesz. Są takie parkingi, gdzie masz jednego operatora, masz Ionity, potem jakiegoś lokalnego operatora, możesz sobie wybrać. Czyli pierwsza taka kluczowa zmiana to, że bardzo rozrasta się infrastruktura. Tak. Mówimy o szybkich, czy nie tylko? Mówimy o szybkich, w zasadzie nie korzystałem z ładowarek normalnych, to w paru miejscach. Tylko i wyłącznie z ładowarek w większości szybkich. Oczywiście te wolne gdzieś tam podładowywałem się, jak była taka potrzeba, albo jak chciałem zostawić samochód w danym miejscu, to tak. Natomiast, wiesz, no ja też przy miejscu, gdzie byłem, mieliśmy takie miejsce, gdzie skorzystaliśmy z gościnności jednej z winnic. Przy miejscu, 2 kilometry od tego miejsca, gdzie spaliśmy, miałem hub ładowania Unity, gdzie było 18-350, więc w ogóle duży komfort. 18? Tak, oprócz tego jeszcze duży hub ładowania. Gdzie dokładnie byłeś? W AFI pod Weroną. Mhm. I tam faktycznie ta infrastruktura jest taka bardzo, bardzo, bardzo dobra. Dobra. I co ciekawe, na tym hubie ładowania rzadko, w takich porach, w których ja bywałem, ładowało się mniej niż 10 samochodów. Właśnie o to chciałem zapytać, bo to, że wzrosła infrastruktura, już powiedziałeś, a czy w takim razie obłożenie proporcjonalnie do niej też rośnie? Zdarzało ci się czekać? Nie zdarzało mi się czekać. Raz mi się zdarzyło czekać tak, że podjechałem ktoś, w zasadzie to nie zdarzyło mi się czekać, bo jak podjeżdżałem, to ktoś odjechał.
Natomiast to obłożenie jest coraz większe i tak jak rok temu byłem, no jeśli nie samotny, to tych samochodów powiedzmy było 1-2, tak teraz zdarzyło się, że na takich większych hubach, gdzie było 8 końcówek, było 6 samochodów, więc ten ruch jest większy. Natomiast jest też jedna taka smutna rzecz, która mnie troszkę zaniepokoiła. Bardzo dużo jeździ Polestarów dwójek, których w Polsce nie można mówiłeś powiedzieć. O tych Polestarach. Czemu cię to zaniepokoiło? Bardzo lubię ten samochód. Spodobał mi się po tym, jak byliśmy w Belgii. Pojeździliśmy tym autem no, jeden dzień w zasadzie. Tak, pamiętam, nawet poświęciliśmy temu jeden specjalny odcinek. A co cię jeszcze zaskoczyło, ale pozytywnie, w kontekście do tego, co widziałeś w zeszłym roku? To, że tych samochodów jest coraz więcej. Faktycznie, że nie widziałem żadnego samochodu na polskich blachach, ale jest dużo samochodów elektrycznych z Niemiec, z Holandii, z Węgier. Jest więcej samochodów na włoskich blachach, jak się mówi potocznie. Dobrze, to będzie jedna ciekawa rzecz. Z jaką jechałeś aplikacją, oprócz wiadomej, Elocity do granicy? Elocity w Polsce z czego korzystałeś? Shell Recharge. I posiadając Shell Recharge w zupełności to wystarcza? Tak, w zupełności wystarcza. Trzeba tylko tak mieć... dużo, nawet lokalni operatorzy są widoczni? Tak, tak. No problem jedynie jest taki, że póki co Shell Recharge dostępny jest dla biznesu, a nie dla osób indywidualnych, tak? Tak. No to wiesz, to pytanie... Znaczy chciałem, żebyś to tylko potwierdził. Pytanie no, nie do nas, tak. Kiedyś natomiast miałem taką sytuację przy stacji ładowania, gdzie oprócz tego, że właśnie był ten hub duży ładowania Ionity, były superchargery Tesli, pojawił się kierowca z Holandii Teslą na tym hubie ładowania, nie swoim, teoretycznie, nie tam, tylko tu, no, bo tu taniej. O, ale takie rzeczy też zaczynają się zdarzać i w Polsce niejednokrotnie już o tym słyszałem. Natomiast wiesz, też się pojawiły, też widziałem samochody różnych marek, bo był i Mustang, i był i4, czy ID5, które nie jechały solo, tylko z przyczepą kempingową. Także... To też widać i to też widać w Polsce. I znowu można zadać kłam temu, że to, co ludzie mówią, że elektrykiem z przyczepą się nie da. Da się, właśnie wiesz, da się. Tylko ja myślę, że lada moment ten nasz program przestanie mieć sens. W tej formie przestanie mieć sens, bo zachwycamy się elektromobilnością, która będzie za chwilę tak powszechna, jeśli chodzi o motoryzację, że nie trzeba będzie się specjalizować. Obawiasz się, że skończą się tematy? Nie, na pewno się tematy nie skończą, bo mnie się wydaje, że wiesz co, że to trochę jest tak to, co powiedziałeś. Wzrasta infrastruktura, przyrasta samochodów i tym samym kierowców. I wiesz co, i zawsze tych nowych w jakiś sposób trzeba chociaż trochę edukować, bo mimo, że to będzie na zdrowie coraz bardziej powszechne, to jednak no, ta przesiadka to jest jakiś proces. Ale wiesz, no, taki wyjazd do Włoch może być też bardzo cenny motoryzacyjnie, bo oprócz długiej trasy masz w okolicach Werony, czy w bliskiej odległości, masz Breszcie, gdzie jest muzeum słynnego rajdu, masz Modenę, masz Maranello, gdzie jest muzeum Ferrari, tam można parę... No parę... i jak ty, taki zwolennik elektromobilności, poszedłeś do muzeum dla petrolheadów? No wiesz, no ale to takie... stare samochody są bardzo piękne, ale też trzeba spojrzeć na tradycję i zobaczyć sobie samochody, które powstały w latach 20-30. Ferrari też będzie kiedyś elektryczne. Tak, i teraz była... W tym tygodniu była zajawka prasowa nowego Lamborghini elektrycznego, tak? No proszę. Ale wracając jeszcze do twojego wyjazdu do Włoch, żebyśmy tak zobaczyli, bardzo nie odbiegali. Czy na przykład w takim razie widziałeś oprócz Polestara jakieś auta, którymi się, nie wiem, zachwyciłeś, których mało jest na polskich drogach, które w jakiś sposób być może cię zaskoczyły? Widziałem Smarta 4-4 nowego, który jest, jak mi powiedział właściciel, konstrukcją chińską, natomiast jest ze znaczkiem Smarta, czyli wyposażony w technologię Mercedesa. Wygląda gabarytowo i sylwetkowo mniej więcej jak Countryman. Tej wielkości autko. Bardzo sprawne, czternapędowe. Ono było akurat sygnowane tunerem Brabus, więc ponad 400 koni, napęd na 4 koła, 400 km zasięgu na autostradzie. Proszę. Szybkie ładowanie. Naprawdę fajnie wykończone auto i to była taka nowość, której nie zapytałeś widziałem. O zasięg i o baterię? Nie, o zasięg. Nie, sam właściciel mi powiedział, że wybierał to już jego trzeci samochód elektryczny, jeździ elektrykami od 12 lat i teraz wybrał ten samochód, rozważał inne, wybrał ten. Natomiast we Włoszech jest trochę marek chińskich, których nazw nie potrafi wymienić. Musisz się dokształcić. Muszę się dokształcić. Za rok o to cię zapytam. No tak, no wtedy się lepiej troszkę przygotuję. Natomiast też pojawia się dużo samochodów użytkowych i to widać. Znaczy więcej niż było kiedyś. Też ich widziałem kilkanaście, powiedzmy, sztuk, a wcześniej nie widziałem w ogóle żadnego. W
Polsce też przybywa samochodów użytkowych. Nawet dzisiaj w newsach będę o tym mówił, że Poczta Polska zakupiła, czy tam zdecydowała się na zakup Maxusów, chińskich dostawczaków. A my dziś będziemy po południu jeździć Renault Masterem elektrycznym. Cześć Michał. Cześć Paweł. Miłej jazdy. I wzajemnie.